Chyba piątek. Piątek, piąteczek, piątunio. Lecimy, słuchajcie. Kończmy ten tydzień. Prawie przywaliłem samochód. Wyjeżdżam stąd, słuchajcie. Jeszcze tylko dzisiaj i weekend będziemy mogli odpocząć, połapać trochę wiatru w żagle. Mam bardzo zajęty weekend. Jak i jutro mój syn ma futbol. W niedzielę oczywiście moja żona, tak jak wspominałem wcześniej, wróciła już na markety, więc też wraca na swój market, na którym kiedyś bardzo dobrze jej szło, ale teraz nie ma tego swojego miejsca trochę, ale ostatecznie wraca na ten market wreszcie po takim długim okresie, tam gdzie ludzie ją pamiętają i rozpoznają. Kurde, Rafał, wystawiłeś drabinę, a drabiny nie wziąłeś. Ekstra. Więc niedziela będzie naprawdę zajęta. Mam nadzieję, że starczy nam czasu na odpoczynek. Prawie pojechałem, wystawiłem drabinę i pojechałem. Zaraz wracam. Bosko. Prawie pojechałbym bez drabiny. Czy nie jest daleko, mógłbym ją przywieźć, ale wystawiłem ją tutaj, wiecie, od sąsiada strony. Trochę by głupio było, gdybym miała dom stać teraz. Dobra, zabieramy się. Dzisiaj co? Dzisiaj, tak jak mówiłem wczoraj, plaster tam jeszcze Rafał musi skończyć, więc w łazience będzie robił plaster. Wczoraj robił plaster w kuchni. No zobaczymy, jak to wszystko będzie szło. Mówi, że jutro będzie... Co on mówił, że będzie robił dzisiaj? Nie pamiętam. A, nie, no dzisiaj będzie robił plaster w łazience. Ale jutro będzie robił niby coś tam z malowaniem. Tylko nie wiem, czy ten plaster mu tak naprawdę na to pozwoli w tej kuchni. W łazience no to, nas, to nawet się nie musi tym przejmować, bo to będzie dopiero dzisiaj plastrowane, więc Jacek będzie mógł to przemalować tam za dwa dni prawdopodobnie. Obstawi brodzik, otworzy okno i niech ta łazienka dosycha jak najszybciej. Tam mi się wydaje, że powinna w miarę szybko wyschnąć, tylko żeby otworzyć to okno. Więc na pewno przygotuje sobie wszystko, co tylko będzie mógł poza malowaniem tak naprawdę. Zobaczymy, jak to się skończy, słuchajcie. To jest plastrowane na płytach gipsowych, więc to też inaczej się zachowuje, inaczej schnie. Nie było malowane wcześniej, tak jak w tych pokojach na przykład. Wiecie, ten plaster tak samo oddycha w obie strony z automatu. Więc mi się wydaje, że ona będzie w miarę szybko schła. I wtedy będziemy mogli sobie wykańczać. Także Rafał ma tam plan, żeby to malować jutro, ale czy wszystko pomaluje, to wątpię. Później ma w planach wrzucić skirtingi, drzwi w poniedziałek chyba, z tego co mówił. I tak powoli, powoli, mam nadzieję, że mu się to uda i skończy do końca następnego tygodnia, bo ja to tak obstyluję, że on jeszcze sobotę będzie w następnym, żeby to pokończyć, nie? Bo tego jest naprawdę sporo dla niego, nie samego. Ja myślałem, że on to wpadnie z kimś do pomocy, a tej pomocy u niego trochę zabrakło i robi sam, więc może się skończyć tak, że koniec następnego tygodnia będziemy musieli Rafałowi pomóc. No wiecie, no życie, no trzeba będzie, to trzeba będzie, nie? Gdzieś trzeba później policzyć za tę pomoc ewentualnie. Ale poza tym projekt idzie ok. Dzisiaj zrobię sobie taki update na Instagram, bo nie mam zdjęć tak jakby w trakcie z tej całej demolki, co tam się wydarzyło. A dzisiaj będzie dobry moment na to, żeby właśnie to zrobić. I co? I później na ostatnie zdjęcia na Instagram na sam koniec, nie? Tutaj Norbert z nimi dzisiaj zostanie, więc i Jacek też przyjeżdża, więc będzie się działo. Te patio powinno być skończone. Powinno być zasilowane już tak, jak powinno być. Ja muszę skoczyć jeszcze do Selco, kupić właśnie ten sealant. Dzisiaj nie będziemy malować, ale pomalujemy prawdopodobnie to w poniedziałek. Jak już wszystko przeschnie, bo to wiecie, na mokre też nie ma sensu kłaść tego sealantu. I Jacek zrobi co? Papę na shopie, a od poniedziałku chłopacy zaczną tam z malowaniem, takimi jakimiś gadżetami. Ten daszek trzeba ogarnąć, nie? Dlatego wiozę tą drabinę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, dlaczego tam przecieka gdzieś woda przy oknie. Nie mam planu rozbierać całego dachu, wiecie, tylko po prostu go naprawić, nie?
nie chcę zamawiać tam jakiegoś skomplikowanego scaffoldu, bo to jest ogromny koszt, tylko chcemy sobie zrobić jakąś tam platformę. Będziemy dzisiaj właśnie myśleć, co zrobić i jak zrobić, jak to ukryć, żeby było dobrze. Żebyśmy mogli zrobić tą robotę, żebyśmy nie spadli gdzieś z tego dachu. Jeszcze nie wiem, nie mam planu. Musimy właśnie tam wejść i dopiero określimy sytuację, co i jak. Piątek. Piąteczek, piątuję, ja potrzebuję kawy, bo czuję, że mi się oczy jeszcze lepią. Wszyscy zostali w łóżkach, tylko ja wyszedłem. Więc potrzebuję czegoś, co mnie pobudzi i zaraz do was wracam. Także miłego dnia wam wszystkim życzę i do zobaczenia. Słuchajcie, zobaczymy się już na robocie. Hej! Zbieramy się powoli. Kawa zrobiona. Ja akurat kupiłem sobie w Starbucksie, bo ją bardzo lubię. Ktoś właśnie do mnie dzwoni, muszę zaraz odebrać. Ale za daleko jestem telefonu, nie będę biegł. Zaraz odzwonię. Więc co? Tak to wygląda dalej. Pamiętacie tu naszą całą budkę i piękną budowę, która jest do tej pory pięknie stoi, klient zadowolony. Dzisiaj mamy plan zająć się tą resztą tutaj, co nie powinno być jakiegoś większego problemu, bo już jest nas tu więcej. Dzisiaj zaraz tam pójdę, jeszcze na koniec pokażę wam szopkę. Tam musimy zrobić papę. To jest tam, wiecie, szybka akcja akurat. I później będziemy cielić wszystkie całe drewno, które klient zgromadził tam za tym płotem. A jak potniemy to drewno, to je ulokujemy w takiej zadaszeniu, które też musimy zrobić w następnym tygodniu. Takie gadżety powymyślali nam, wiecie, ale tych gadżetów jest taka ilość, że będziemy tu przynajmniej 2 tygodnie w sumie, nie? Także co? Kawa i zabieramy się do roboty. Let's go. Bardzo ładnie tu dzisiaj jest. Słuchajcie, jesteśmy dzisiaj w nowym miejscu. Idziemy kupić żarówkę do vana. Do Halfordsa się wybierzemy na wycieczkę. Nie wiem, czy ktoś z was był w Halfordsie, ale to jest taki sklep z pierdołami do samochodów. Pierdołami już teraz mówię, bo kiedyś Halfords był trochę inny. Teraz to już same gadżety, tylko można tu prawie kupić. Jakąś żarówkę, nie wiem, płyn do mycia, szyb, olej. Ale nie, żadnych poważnych części. Także co? A, jeszcze można kupić spray na przykład. Także wbijam się do Halfordsa, zobaczymy, czy mają żaróweczkę. Co to? Co to jest? O? Nie potrzebuję tego chyba. Morning. H7 bulb. I'm not sure what size it is this. It's an H7. Is it standard halogen one? I don't know, honestly. Let me have a look. I'm a first time buyer. Gdzie jak szybko by pani mi pomogła, już żarówkę znalazłem. Słuchajcie, nazywa się H7 i taką właśnie mam wziąć. Tylko powiedziała, że mam wziąć 2 i tak planowałem, żeby były 2 lampy takie same. Także żarówki mam, idę je montować. Operacja żarówka, słuchajcie, jeszcze mam odświeżacz. Także kupiłem żarówki takie, czyli tą żarówkę już sobie wyjąłem, obudowę wyjąłem. Zobaczymy, czy ja się na tym znam. Muszę to odpiąć, tego klipsa, jakoś, o, już chyba się odpiął, elegancko. I teraz włożyć nową żarówkę, zobaczymy. Słuchajcie, dziwna sprawa, bo te 2 żarówki wyglądają centralnie tak samo. Tu nie widzę, żeby któraś była przypalona. Wymieniłem na nowe tak czy siak, ale obawiam się, że to może być jakiś problem z lampą. Mam nadzieję, że nie. Teraz odpalimy. Może ja po prostu tego nie widzę, że tam jest coś przerwane. Dziwne. Świecisz? Żaden komunikat się nie zapalił, że jest problem z żarówką. Nie, no świecą teraz. Okej, okay. Czyli job done. Tak czy siak nie wiem, która jest dobra, więc zostawię 2. Dziwne. Wymieniłem z przodu żarówki, słuchajcie, a pojawił mi się za chwilę SMS message, że jeszcze z tyłu jest jedna żarówka do wymiany.
Także od razu kupiłem, tylko nie mogę jej wymienić, ponieważ tam muszę mieć tego im tą gwiazdkę do odkręcenia tych śrubek, więc zrobię jak już do chłopaków dojadę. Ale lampy wszystkie działają, także jest ok. Także jedziemy na zakupy, jadę do Coversa, Piach, Sealant i Papa. Zobaczymy, czy wszystko mają. Zgadnijcie, kto jest dzisiaj ze mną. Kierownikowi jest bardzo gorąco. Zaraz lecimy do boysów. Kierownik musi sprawdzić, czy wszystko, wiecie, idzie tak, jak powinno. Albert, tylko słuchaj. Wchodzisz, robisz awanturę, nie? Wtedy wszyscy stają na baczność, rozumiesz? I wtedy dopiero mówisz im, że jest wszystko pięknie. Albert, jesteś gotowy? Let's go. Ok? Ty masz takie oczy dziwnie wystraszone. Lecimy, stary. Ja się pytam, czy jesteś gotowy. Ok, 3, 2, 1, go! No chyba kierownik zrobi Boruta. Mówiłem, że Kapfer zaraz będzie tu pływał. Już sobie leżaczek postawił. Już się przygotowuje do weekendu. Tak a propos, Norbert ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego dobrego dla Norberta. Jeżeli będziesz to oglądał, choć osobiście ci już złożyłem i gdzieś jesteś tam. Ale warto pamiętać dwa razy. Więc urodziny dzisiaj Norbert, nie wiem ile ma lat, nie będę zdradzał, ale jest dużo młodszy od nas. Poza tym co, wszystko jest tutaj porobione dookoła, jest przeczyszczone na raz tym jetem. Tam chłopacy robią tą główną część, więc mi się wydaje, że do końca dnia na pewno ta część będzie zrobiona. Nie wiem jak daleko tu, to jakiś pierdół niestety raczej zostanie na poniedziałek, ale lepiej to zrobić dobrze niż zostawiać je coś na szybko. No, trochę pracy to kosztuje, powiem wam. Trzeba to, wiecie, wyciąć dokładnie, uzupełnić tak, żeby każda jedna fuga wyglądała tak samo grubo, tak samo głęboko. Jest sporo takiej, wydaje się, niewidocznej pracy, ale naprawdę to jest porządna robota tutaj. Poza tym Jacy właśnie tam rozbiera ostatnią papę z tej starej papy na szopce. Przywiozłem mu 3 rolki, więc na koniec zobaczymy, jak mu to poszło. A ja muszę lecieć do Rafała, bo się tak umówiłem 11, a już jest 11 prawie, żeby tam dojechać. Wyobraźcie sobie, tylko sobie wyobraźcie. Ja już mam projekt następny na wrzesień. Dwa. Jeden mieliśmy główny, a teraz potwierdziłem kuchnię i coś tam jeszcze, jakiś pierdół tak naprawdę na wrzesień. Także no jest ok. Nie przechwalam się, ja po prostu się dzielę z wami wszystkim, co tylko mogę. Pewne rzeczy niestety muszę zostawić dla siebie, ale dużo informacji i tak wam podaję. Z życia budowlańca w UK. Także nie jest źle, czyli dobrze wychodzi, no dobrze. Spotkałem się z tymi ludźmi kilkukrotnie, wysłaliśmy ostatnio sobie różne maile. Też pomogłem im zaoszczędzić pieniądze, kupując kuchnię w magnecie. Ostatecznie wiecie, to jest ok, bo z punktu widzenia klienta on też widzi, że nie chcecie go skubać, nie? Że pomagacie. Nie zawsze mi się to udaje, ale jeżeli mogę, to pomagam. I tyle. Lecę teraz zobaczyć, co się dzieje tam na tym placie. I kierownik jedzie ze mną, także trzymajcie się. Chciałem złożyć skargę na kierownika, bo kierownik zjadł mi wszystkie ciastka, jak zostawiłem go samego przed chwilę w samochodzie. Nie podzielił się ze mną w ogóle. A kupiłem ciastka dla nas i zjadłeś wszystkie sam. To nie jest fair. Poza tym teraz chciałem, żeby wyszedł z samochodu, bo musi zrobić inspekcję i też odmówił posłuszeństwa. Po prostu udaje, że mnie nie słyszy. Także wydaje mi się, że będziemy musieli porozmawiać. Słuchaj, czy ty masz zamiar się stąd ruszyć? Chciałbym wam powiedzieć, że plaster mamy bardzo ładny. I wam pokażę, bo już część jest pomalowana, także bardzo duży surprise. Rafał mnie po prostu to oszukał. Sufity mamy już przebiałkowane. Ściany będą przebiałkowane dzisiaj. Tutaj kuchnia została zrobiona wczoraj. Także wysycha. Bardzo ładnie, słuchajcie, bardzo ładnie. To nagrywałem wam. Mistrzu się naprawdę
tutaj wiecie, popisał trochę z tym plastrem, jest naprawdę świetny. Także mamy bardzo ładnie zrobione. Tutaj już też przemalowany przedpokój. To będzie malowane dzisiaj, przebiadkowywane na raz. Dzieje się. Zobaczcie, jak się kurzy. Już się nie kurzy. Ale kurzyło się chwilą. Także on jest gotowy już na drugiego kołta i to będzie dzisiaj zrobione, a jutro tutaj chłopacy wpadają i też będą robić super magię, jeżeli chodzi o te całe pomieszczenie, sprzątanie, białkowanie, skirtingi, jakieś pierdoły. Także w poniedziałek spodziewajcie się wielkiego wow, bo się naprawdę chata zmieni. Także zdążyłem zrobić kilka fotek. Ja stąd szybko się zawijam, wracam do moich boysów, lecimy dalej, let's go. Powiedz mi, Albert, wszystko ci się podobało? Ale to jest normalnie bestia. Podobało mu się, on tylko tak udaje. Nie, plaster jest bardzo ładny. Rafał naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Już się trochę bałem, ale też porozmawialiśmy, że gdyby potrzebował pomocy, to jakoś to ogarniemy pod koniec tygodnia, także no stres. Musimy razem współpracować, aby to wszystko było ładnie i pięknie i dopięte do końca. Gdzieś poszedł. Zabrałem kierownika na spacer nad morze, bo mi tu padnie, jest tak ciepło, niech się trochę schłodzi. A akurat jesteśmy bardzo blisko plaży tutaj przy tym mieszkaniu i co jeszcze dodatkowo odkryłem, że tu jest po prostu van za vanem, bo tutaj ludzie uprawiają ten, jak to się nazywa, wiecie, na tych deskach z żaglem, jakoś się to nazywa specjalnie, wy pewnie wiecie lepiej. Ale jest tego pełno, zobaczcie, tam wszyscy siedzą, tutaj już przygotowują się następni, widzicie? I mój Albert zacznie też pływać za chwilę. Tam plaża jest bez psów, tutaj nie wiem, chyba z psami, mam nadzieję, że mnie nikt stąd nie wygoni. Tak sobie myślimy z kierownikiem, że założymy chyba taką książkę złotych myśli. Dzisiejszą myślą dzisiejszego dnia jest, kiedy jest dobrze, a kiedy jest źle, jest źle. Prawda? Powiedz, prawda? Prawda. Kierowniku, idziesz, czy dzisiaj zasnął tutaj, już któryś raz, za ciepło jest. Idziemy stąd, idziemy coś zjeść, zobaczymy co u naszych boysów, jak im idzie. Już prawie kończą tą główną część. Kacper powiedział, że zrobi nam wszystkim kawę, bo potrzebujemy 5 minut przerwy. Ale jest żartowniś, dobry jest. Więc to, oni tam dodziałają. Tu widać papę, Jacek właśnie przybija przody. Później wam pokażę już jak to wygląda. No, daszek jak daszek. Przykryty papą, teraz jest przynajmniej przykryty, bo był odkryty i padało do środka, więc wszystko co było w środku zaczynało tam się niszczyć. A my teraz udoskonaliliśmy ten daszek, więc klient będzie na pewno zadowolony. Za chwilę się musimy tam wbić. Drabina już stoi. Wejdziemy do pokoju, otworzymy okno, ktoś wejdzie na dach i przeprowadzimy dyskusję. Hello everybody. Tak nam tu grają, słuchajcie. Ja już będę się z wami za chwilę żegnał. Nie wiem, czy to jest dobra wiadomość, czy zła wiadomość, ale zaczynamy kończyć. Chłopacy już też za chwilę będą zaraz zawijać. Udało nam się większość zrobić. Przed chwilą miałem rozmowę z klientami. Uświadomiłem ich o dodatkowych kosztach. Weszliśmy tam do góry, porozmawialiśmy co i jak ma być ugryzione, jeżeli chodzi o robotę. Nie wiem, czy ja stąd coś pokażę, ale może pokażę. Chyba, że będzie zaraz dzwon i Rafał będzie na dole. A gdzie ja skończyłem teraz? Bo ja tu na drabinę wszedłem, a wy uciekliście. Tak czy siak, plan na następny tydzień to jest ten dach i obróbka tego okna. I co tu więcej dodać? Także jest pięknie. Kończymy. Zabieram mojego kierownika, bo strasznie... Nie, no pożegnam się z wami. Żeby nie było. Miłego weekendu wam wszystkim życzę. I do zobaczenia, robaczki. Trzymajcie się ciepło.